Przemysław Kołpajew, dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy Między Słowami. Dzisiaj w naszym studiu gościmy sportowca Piotra Cieślińskiego, prezesa karkonoskiego klubu Shinkyoku Shinkai. Witam. Witam serdecznie. Panie prezesie, na początek ja bym chciał porozmawiać o generalnie o sportach walki w Jeleniej Górze, bo od dłuższego czasu obserwujemy spore zainteresowanie młodych ludzi sportem, ale w różnych przede wszystkim dyscyplinach, z dużym naciskiem również na sporty walki. Możemy tutaj mówić o judo, o jiu-jitsu, również o karate. Jak w Jeleniej Górze, przede wszystkim wśród młodych osób, to zainteresowanie się kształtuje i przede wszystkim dlaczego oni chcą uprawiać sporty walki? Co to daje? Sztuki walki w Jeleniej Górze cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Myślę, że to jest już, powiedzmy sobie, tradycja, że młodzi ludzie przychodzą do klubów sportów i sztuk walki i uprawiają i kultywują sztukę lub uprawiają sport. Mamy w Jeleniej Górze podział na kluby, które zajmują się sztukami walki lub też sportami walki. Te drugie są moim zdaniem bardziej popularne. Bardzo dużo sportowców odnosi bardzo duże sukcesy, spektakularne sukcesy na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Natomiast my jako klub zajmujemy się krzewieniem i uprawianiem karate jako sztuki walki oraz sportu walki. Czyli spotykamy się tutaj tak naprawdę w naszym klubie z dwoma formami. Czym jest karate Kyokushin? Karate Kyokushin w tłumaczeniu z języka japońskiego jest to dążenie do prawdy, do ekstremum. Natomiast jeśli chodzi o styl, o sport, jest to sport walki, w którym dochodzi do pełnego kontaktu, czyli do walki w pełnym kontakcie z ograniczeniem uderzenia rękoma na wysokość jodan, czyli na wysokość głowy. Czyli można powiedzieć, że trzeba dużo trenować, żeby sport był bezpieczny. Trzeba bardzo dużo trenować. Natomiast w stylu Kyokushin tutaj my prowadzimy takie nowatorskie rozwiązania, jeśli chodzi o system szkoleniowy, system sportowy. Tutaj już przejdę od razu do stylu Shinkyokushin. Za chwileczkę na pewno tutaj powiem o tym, czym jest tak naprawdę styl Shinkyokushin. Natomiast my tutaj rozpoczynamy szkolenie sportowe już od 6 roku życia, skierowane dla dzieci, w którym tym systemie dzieci stają już do walki na arenie tutaj w naszym kraju, jak i za granicą. Rodzice czasem się obawiają, że dziecko, które będzie chciało trenować takie sporty, może sobie coś zrobić. To obawy bezpodstawne, czy też jest rzeczywiście coś na rzeczy? Są to obawy bezpodstawne, ponieważ dzieci, które trenują w naszym klubie, są wyposażone w odpowiednie ochraniacze. Dzieci w tym systemie nie mogą uderzyć, zadać ciosu w głowę. Jeżeli uderzają, zaznaczają te ciosy na wysokość jodan, czyli na głowę. Natomiast jeśli chodzi o uderzanie, dzieci są wyposażone w pełne ochraniacze na ręce, na nogi, na krocze, na głowę oraz na tułów. Tak więc tutaj nie ma żadnego ryzyka. W większości my upatrujemy tutaj bardziej walki takiej z samym sobą, aniżeli walki takiej stricte cielesnej, gdzie dochodzi do jakiegoś takiego pełnego kontaktu, gdzie dziecko może odczuć jakiś ból. Ważne jest, że dziecko wychodzi, decyduje się na start w zawodach i stara się wyjść na matę sam, już bez opieki rodzica, jest z trenerem i wychodzi sam i musi się zmierzyć z własną słabością i ze swoim przeciwnikiem, który jest naprzeciwko niego. A te walki dosyć dobrze wychodzą. Ja bym chciał zacząć najpierw od tego, co 8 czerwca w Czarnie-Zdroju się wydarzyło i od tych medali, które zawodnicy klubu przywieźli, bo medali mamy kilka, są złote, srebrne i brązowe. Tak. Pojechaliśmy ostatnio 8 czerwca do Czarna-Zdrój na Puchar Sudetów w ramach Dolnośląskiej Ligi Karate Shinkyokushin. Tam nasi zawodnicy świetnie się zaprezentowali, wywalczyli następujące medale. Najmłodsza zawodniczka, która liczy 7 lat, wywalczyła pierwsze miejsce, tocząc świetne swoje 3 pojedynki. Również Paulina Włodarczyk, która jest bardzo świetną, rewelacyjną zawodniczką, zdobyła 3 miejsce na tym turnieju. Angelika Soliło, która tutaj wystartowała w 2 konkurencjach, czyli kata formy i kumite walka, zajęła 2 drugie miejsca. Oraz Anna Półtorak, która zajęła 3 miejsce. Jest się czym chwalić, ale to nie koniec imprez sportowych, o których będziemy mówić, bo mamy za sobą również
16 czerwca duże wydarzenie w Jeleniej Górze, olimpiada karate Shin Kyokushinkai. Tak, jest to karkonoska olimpiada profilaktyczna karate Shin Kyokushin, która jest podsumowaniem działalności całorocznej, wszystkich podsumowaniem działalności psychologiczno-pedagogicznej, również też szkoleniowej, tej sportowej. Ale w ciągu całego roku nasza kadra pedagogiczna i psychologiczna pracuje w grupach, w których prowadzimy zajęcia z naszymi wychowankami i rodzicami naszych wychowanków w zakresie terapii zajęciowej. No właśnie, mówimy tutaj, bo też mnie to zainteresowało, bo na stronie internetowej klubu znalazłem informację o tym, że są prowadzone zajęcia profilaktyczne. O co generalnie chodzi? O jaką profilaktykę chodzi i o do kogo ta profilaktyka ma być skierowana? W naszym klubie mamy tak naprawdę wyodrębnione trzy grupy odbiorców. Są to dzieci, młodzież oraz rodzice. Te programy dostosowujemy do konkretnej oczywiście grupy, bo one muszą być z racji powagi sytuacji, no i tutaj tego procesu profilaktyki, muszą być dostosowane do odpowiedniej grupy wiekowej. Profilaktyka sama w sobie jest zapobieganiem pewnym czynnikom wysokiego lub w ogóle ryzyka. My kierujemy swoje programy na dzień dzisiejszy, w tym roku, w 2013, w zakresie uzależnień behawioralnych, czyli takich uzależnień jak uzależnienie od komputera, cyberprzemoc i tutaj hazard. I w tym zakresie właśnie tutaj działam na tej płaszczyźnie. Czy można powiedzieć, że sport lekarstwem na wszystko? Tak. To znaczy my też jako klub staramy się stworzyć pomost pomiędzy sportem, tym co robimy na co dzień w klubie, jako szkoleniowcy, a wychowaniem młodego człowieka, profilaktyką i współpracą razem z dzieckiem, czyli rodzica z naszym klubem, który wychowujemy. I tutaj na bazie tego pomostu staramy się połączyć te dwie płaszczyzny. Już niebawem wakacje i zawodnicy, którzy uczęszczają na zajęcia w klubie, będą wyjeżdżać, ale to nie koniec treningów, bo planowany jest obóz sportowy. Tak, obóz sportowy zaplanowany jest na 1 sierpnia w Mikoszewie, to jest obok Gdańska. Na tym obozie mamy przygotowany bardzo ciekawy harmonogram, zarówno sportowy, jak i profilaktyczny. Na naszym każdym obozie już wpisało się w tradycję, że ograniczamy dostęp do mediów. Każde dziecko ma w ciągu jednego dnia godzinny dostęp do telefonów komórkowych, do PlayStation, do DVD, etc. Tak więc w tym zakresie też tutaj stosujemy działania profilaktyczne i staramy się wyrobić w młodzieży, w dzieciach i młodzieży nawyki do nawiązywania kontaktów międzyludzkich, niewirtualnych, co w dzisiejszych czasach jest naprawdę bardzo poważnym problemem. Ale to nie koniec skupiania się na młodych adeptach różnych dyscyplin sportu, bo powstaje również fundacja, która właśnie ma się zająć promowaniem tych młodych zdolnych. Jak to będzie wyglądało, bo ostatnie przygotowania są właśnie kończone, czekamy na KRS. Tak, zgadza się. W kwietniu bieżącego roku jako fundator postanowiłem założyć fundację Postaw na Sport, wspierającą sportowe talenty. Ta fundacja ma na celu wspierać sportowe talenty, pozyskiwać dla nich fundusze, tak aby mogli normalnie funkcjonować i nie myśleć o dodatkowych takich aspektach, które będą poświęcały ich uwagę i odwracały ich uwagę od głównego, od tego meritum, czyli od uprawiania sportu i szkolenia się. W naszych szeregach mamy już Ireneusza Zakrzewskiego, który jest utytułowanym jeleniogórskim zawodnikiem. Notabene wczoraj potwierdził swoją mistrzowską formę w rewelacyjny sposób, kończąc walkę podczas Mistrzostw Europy w ćwierćfinałach. Mamy w swoich szeregach Macieja Kurowskiego, który jest olimpijczykiem z 2010 roku, który wystartował w Vancouver, świetnie reprezentujący nasz kraj na olimpiadzie, na igrzyskach. I mamy również w swoich szeregach Piotra Skowrona, który jest wychowankiem MKS Karkonosze, jest biegaczem i tutaj też chcemy go wesprzeć. Jeśli mógłbym jeszcze nadmienić
jeśli chodzi o olimpiadę karkonoską, profilaktyczną, już drugi rok my tutaj na bazie współpracy ze Strażą Pożarną, Miejską Komendą Straży Pożarnej z Jeleniej Góry, organizujemy szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz działań przeciwpożarowych. Właśnie na olimpiadzie były poświęcone temu dwa bloki. Pierwszy blok był poświęcony szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, natomiast drugi blok był przeprowadzony przez terapeutów szpitala specjalistycznego MSWiA z poradni leczenia uzależnień. A ja bym się chciał zapytać jeszcze odnośnie wspierania tych młodych sportowców. Czy w Jeleniej Górze dużo takich sportowych perełek jest? Tak. Natomiast my wybraliśmy te najlepsze. I obligatoryjnie będziemy i docelowo będziemy chcieli już od przyszłego roku lub za dwa lata, jeśli fundacja już nabierze rozpędu, zrobić nabór i weryfikację konkretnych zawodników i to nie tylko z Jeleniej Góry, tylko z całej Polski, ponieważ fundacja ma siedzibę we Wrocławiu. Ona będzie działała na skalę ogólnopolską i w takim wymiarze ona jest stworzona. Dlatego wybraliśmy na początek sportowców z Jeleniej Góry, ponieważ tutaj z racji tego, że ja też byłem sportowcem, wiem jak ciężko jest dojść do pewnych rzeczy, jak ciężko pozyskać fundusze, jak ciężko wypracować i pogodzić z pracą, ze studiami, ze szkoleniem sportowym, po prostu pogodzić to wszystko i osiągnąć sukces. A skąd środki? Środki będziemy pozyskiwali, możemy pozyskiwać z funduszy publicznych, czyli z Urzędu Marszałkowskiego, z Unii Europejskiej, z Urzędu Miasta we Wrocławiu. Natomiast docelowo mamy już wstępne porozumienia ze swoimi sponsorami, którzy będą nas tutaj wspierali i są zainteresowani bardzo żywo całą tą inicjatywą i sprawą. Czyli krótko mówiąc, młodzi sportowcy będą młodzi i sportowcy, którzy rzeczywiście rokują dobre nadzieje na późniejsze sukcesy, będą mogli liczyć na stypendia sportowe. Będą mogli liczyć na stypendia sportowe, nie tylko nawet na stypendia, ale też na cały szereg różnych działań, które będą wspierały ich w swoich działaniach. Będziemy pomagali się organizować pomoc psychologiczną, mamy w swoich szeregach psychologa sportu, mamy też sztab ludzi, którzy zajmują się rehabilitacją, nawiązujemy kontakty z ośrodkami SPA, w których będą ci sportowcy mieli bezpłatne świadczenia, w których będą mogli sobie na spokojnie odpocząć, zrelaksować się, gdzieś tam odbyć szereg różnych zabiegów SPA i przygotować się w taki sposób, jak należy, na takim poziomie europejskim i taki jest też nasz cel, przygotować się do poważnych turniejów. Na przykład Maciej Kurowski, który teraz będzie startował w olimpiadzie, na olimpiadzie w Soczi, przygotowuje się już, w zasadzie to już jest niebawem, ponieważ w lutym już odbędzie się jego start. Tak więc my już tak naprawdę powinniśmy ciężko pracować i zaczynać już pozyskiwać tych sponsorów i pozyskiwać jak najwięcej kontaktów, które umożliwią tym ludziom jak najlepszy start po prostu na igrzyskach. Czyli krótko mówiąc, mówimy tutaj o Jeleniogórskiej Kuźni Talentów. Teraz tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Państwu chciałbym przypomnieć, że gościem w naszym studiu był dzisiaj pan Piotr Cieśliński, założyciel karkonoskiego klubu Shinkyoku Shinkai.